Boże, dzień dobry. Dzisiaj mamy ciąg dalszy naszej audycji o działalności organizacji oświatowych na mężczyźnie i dotkniemy okresu, który nastąpił po pierwszej przejściowej liberalizacji ustawodawstwa w Imperium Rosyjskim, a również delegalizacji, która nastąpiła po, tym, po tej pierwszej odwilży. Po delegalizacji w 1909 roku. Działalność oświatowa musiała znów zejść do podziemia. I trzeba zauważyć, że w okresie już po pierwszej rewolucji w Rosji do rewolucji lutowej w 1917 roku władze rosyjskie zaczęły prześladować taką nielegalną oświatę, oświatę polską o wiele bardziej konsekwentnie, co doprowadziło do częściowego. Rozbicie jakby struktur oświaty do częściowego zatrzymania procesu kształceniowego, ale jednak te działania do końca nie zdołały zdusić ruch w dziedzinie oświaty polskiej do zera. Nadal odbywały się tak zwane komplety, na których nielegalne, oczywiście na których dzieci już w mniejszych grupach, mniej więcej niż 5 osób. Mogli dostać właśnie tą naukę języka polskiego. Nadal rodzice posyłali swoich dzieci do tego systemu już niejawnego oświaty polskiej. Często nie byli to nawet Polacy. I właśnie w jednym z opisów zetknąłem się z sytuacją, w której na wschodzie dzisiejszej Białorusi, w, w, bliżej Mochlewa, pojawiło się żądanie tworzenia takiej klasy polskiej, która wychodziła nie Tyle od Polaków, ile od miejscowych ludzi, znaczy od Białorusinów. I na pytanie, na przykład przedstawiciele oświaty, dlaczego ci ludzie nie zechcieli swoje dzieci oddać do szkół rosyjskich, na przykład, albo czy nie warto wprowadzić w tych szkołach polskich również szerszą jakby, naukę języka rosyjskiego, brzmiała odpowiedź, że. Języka rosyjskiego nauczy nas rosyjska administracja i wojska Natomiast właśnie panowie reprezentują inny poziom kultury, są łagodni I dlatego chcemy naśladować w jakimś sensie tą um, kulturę polską I e, oddajemy swoich dzieci akurat do szkół polskich, a nie rosyjskich e, Ta działalność, e, już e, oczywiście prowadzona legalnie w tym okresie Musiała e, jednak e, być... E, Oficie e, wspierana finansowo. E, na przykład prowadzenie takiej szkołki e, polskiej w Kojdanowie, w dzisiejszym Dzierżyńsku na terenie Białorusi, e, kosztowało rocznie 10 tysięcy rubli. Była to suma ogromna, e, jak na tamte czasy. I e, o, dlatego właśnie Polska Macierz Szkolna szukała wsparcia e, przede wszystkim wśród lokalnych. E, Rodzin ziemiańskich i znajdowało to wsparcie, bo, bo te rodziny ziemiańskie były oczywiście patriotyczne. Na końcu zwrócę uwagę jeszcze na jeden aspekt. Otóż w 1917 roku była próba założenia już szkoły polskiej z prawdziwego zdarzenia, znaczy pełnowartościowej, szkoły polskiej w Mińsku. Niestety ta próba upadła. Ale pewne poruszenie wywołało. O czym pisze gazeta Nowy Kurier Litewski, która w 1917 roku swoją siedzibę przeniosła z Wilna do Mińska, była to gazeta, która miała charakter narodowo-demokratyczny. O ile Endecja popierała Rosję w pierwszej wojnie światowej, to dlatego właśnie naturalnym Krokiem tej redakcji było wycofanie się z Wilna do Mińska, gdzie nadal stacjonowały wojska rosyjskie. I właśnie ta gazeta napisała o tej próbie tworzenia, tworzenia szkoły polskiej w Mińsku. Niorżowana strata spowodowana śmiercią wielkiego naszego pisarza, obywatela Henryka Sienkiewicza, w całym społeczeństwie polskim wywołała konieczność ujęcia w czyn tego uczucia bólu i hołdu, z jakim żyjące społeczeństwo przyjęło wieści o ciężkiej stracie. Na całym globie ziemskim, gdzie tylko bije serce Polski, jednozgodnie na wieści o wielkiej stracie poniesionej przez naród zabiły, gorące serca polskie. Uczucie olbrzymiej narodowej straty gorąco odczutem zostało i u nas na Ziemi Mińskiej. Pierwszym odruchem tego uczucia był znany już w szerszych kołach hołd pośmiertny, po którym podpisy zbierane są i nadal. Ciężkie warunki egzystencji młodzieży naszej doszły do świadomości ogółu. Na ręce Komitetów Rodzicielskich naszych szkół, Komitetu Polskiego posypały się hojne dary, dary dawane w imię pamięci tego, który przez całe życie stał na czele myśli polskiej. Lecz te objawy czci były niedostateczne, aby wyrazić żal. W sercu każdego Polaka tkwiło to przeświadczenie, że wielka strata, jaką naród po, poniósł, musi być zastąpiona czynem, który choć w części zastąpił tę olbrzymią pustkę, gdy zabrakło wodzy i przewodnika narodu. W poszukiwaniu tych dróg społeczeństwo polskie powzięło zadanie ucieleśnienie, którego może być godnym wielkiego hołdu. Ogrom tych uczuć przepełniających serca polskie mógłby, mógłby być jeden czyn. Stworzenie instytucji, szkoły, bo jakież inne cele mogą być więcej godnymi i równać się ze znaczeniem tej placówki polskości na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Tym uczuciem powodowany grono obywatele Polaków, bez względu na mogące spotkać trudy, postanowili stworzyć instytucję szkół średnich w mińskiej ziemi, wiążąc, wiążąc ku wiecznej pamiątce nazwę nowo powstałej organizacji z imieniem Henryka Sienkiewicza. Wybrano czasowy komitet składający się ze znanych mężczyźnie nazwisk, panów profesora Masoniusa, Michaliny Łęckiej, Mieczysława Porowskiego, Księdza Majewskiego, Zygmunta Wacławowicza, pani Dymideckiej, Demidowicz, mecenasów Janczewskiego, Ambroszkiewicza, Edmunda Iwaszkiewicza. Powołanie do wcielenia tej szczytnej idei mają przed sobą wielkie zadanie ujęcia formy prawnej i legalizacji nowej instytucji, a w pozostawieniu tych formalności o zwołanie organizacyjnego zebranie. Jakkolwiek wiele trudności pokonać będzie musiał nowo powstający komitet, ma on przed sobą szczytne zadanie skrystalizowania całego żalu, który towarzyszy pamięci wielkiego wodza i mamy nadzieję, że w imię tej wielkiej pamięci komitet czasowy wszelkie trudności pokona. Daj Boże społeczeństwo polskie nie poskąpi środków, aby jak najprędzej w Mińsku stanęły gmachy z napisem Szkoła Polska imienia Henryka Sienkiewicza. Więc podsumowując, widzimy, że szkolnictwo polskie bardzo dynamicznie się rozwijało w tej pierwszej, w pierwszej ćwierci XX wieku na ziemi miejskiej. Było to powodowane bardziej już liberalną polityką cesarstwa rosyjskiego, ale również i tym niespożytym potencjałem. Polskości, który w tamtych, w tamtych czasach nadal był obecny na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.